Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, za co my się będziemy brać? Myślę, że co? Że chciałabym się zająć tymi zadaniami, które nam gdzieś tutaj zalegają. Ponieważ okazuje się, że jak ruszymy fabułę dalej, to część zadań może się anulować. A ponieważ ja nie wiem tak naprawdę, które, to najbezpieczniej by było zająć się tym w miarę sprawnie i najlepiej już dzisiaj. Spróbujemy iść najpierw do Low, ponieważ no, trzeba mu wykraść przepis. Wykraść przepis na jego... Jak to się nazywa? O matko, Boże święty. No, na te skręty, nie? Zdolny tak jakby jest pod ziemią, ale to jest taka trochę bujda. Także zaraz będziemy się tym zajmować. Mam nadzieję, że chłop się nie obudzi. Dobra, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Raz, dwa, trzy w prawo. I mamy zapiski low, część pierwszą i część drugą. Ja myślę, że od razu sobie skorzystam z tego, żeby tutaj ukraść na przykład te kryształy. Bo w sumie nigdzie indziej ich nie widzieliśmy, tylko u niego. Mamy też kołczan. Tam jest dziwna rzecz pod spodem, tak jakby był przepis schowany gdzieś w podziemiach. Może tam żadnych podziemi nie ma. Boże święta, że mi się szuflada ruszyła. Ale co my tu mamy? Zapiski low. Przetwórstwo bagiennego ziela. Odkrycie sekretu przeróbki bagiennego ziela zajęło mi tygodnie, jak nie więcej. Pochodzi ono od podróżników z południa Kemary. Aby ta wiedza nie przepadła, postanowiłem ją tutaj spisać. Wytworzenie skręta nie powinno sprawić problemu, jak już rośnie ono na prawie całej wyspie. Roślina zawiera toksyczne substancje, których oczywiście trzeba się pozbyć w procesie obróbki. Jednak tym samym nie pozbywając się odurzających właściwości. O dziwo, idealnie nadaje się do tego saletra, która pomimo swojej toksyczności skutecznie neguje się z tymi zawartymi w zielu. I zapiski, część druga. Przetwórstwo bagiennego ziela. Trzeba jednak upewnić się, że cała saletra została usunięta ze skręta, gdyż w innym przypadku dojdzie do zatrucia. Podstawową zasadą jest ugniecenie ziela z saletrą co najmniej 12 razy, zanim zostanie przepłukane wodą i osuszone. Jeden worek saletry starcza z reguły na około 100 skrętów. Low Alchemics Asun. Cudownie, moi drodzy. I teraz tak, korzystamy z tego, że jest ciemno i potrzebujemy jeszcze zająć się przepisami na alkohole. Także podobno gdzieś tutaj w magazynie możemy znaleźć też przepis, natomiast ja wątpię, że tak jest. Co prawda, no, wypadałoby ten port przeczesać, chociaż tu jest kufer, więc możliwe, że w tym kufrze jednym, drugim, pięćdziesiątym znajdziemy to, co byśmy chcieli. Tutaj jest w ogóle Wadur? What the fuck? Dlaczego on tutaj śpi w magazynie? Nie mam pojęcia, ale zobaczmy, czy możemy zdobyć te przepisy. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo. Tutaj akurat nie było, ale były chyba dwa kołczany, albo mi się wydawało. Jeszcze jeden kufer przed nami. Prawo, 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 prawo. Przepis na ryżówkę. Pięknie, moi drodzy, nam to idzie. Spadamy w takim razie. Jest godzina, która? 2:54. Kolejne miejsce, które odwiedzimy już za moment, to będzie jeszcze farma Karla, ponieważ u niego też możemy zdobyć gdzieś przepis. Także wypadałoby popatrzeć pewnie u niego w domu, bo tutaj nie kradłam w ogóle nic z tej chałupy. Także myślę, że będziemy też otwierać kufer pewnie. Dobra. Aha, okej, czyli oni to teraz usłyszeli akurat. Możemy się wczytać, bo zrobiłam chyba zapis przed tym, jak dotknęłam kuferków.
Mam nadzieję, błagam, powiedzcie, że zrobiłam. Proszę, że sobie tego nie uroiłam. Błagam. Dobra, jest ok. Także wchodzimy jeszcze raz. I kuferek. Kurna, no chłopiec gdzieś tutaj się czai. Musimy chyba jeszcze trochę poczekać, aż na pewno się położy, bo widać, że się nie położył. Ale to już za chwilę ogarniemy, przynajmniej jesteśmy na dobrym etapie. Ja sobie jeszcze odpalę raz pochodnie, bo jest ciemno. Zobaczmy, gdzie mam pochodnie. Tu mam. Dobra, bo się Hildy się obudziła. Spróbujemy otworzyć. Tak, no jak widać, Karl też się obudził. Zróbmy teraz zapis i spróbujmy się dostać. No, chłop nie śpi. Kurna, no zaraz ja się pójdę przespać do tego, do rana, bo tutaj nikogo nie ma w domu. Poczekaj, co jest? Mam dość polegania na Orinie. Pobiera od nas wygórowane kwoty za mielenie naszej mąki. Nasz młyn nie działa. Oś jest złamana, a drewniane łożysko, na którym pracuje kamień młyński, jest zużyte. Sami jesteśmy w stanie naprawić różne rzeczy, ale potrzebujemy drewna, tylko nie zwykłego drewna. Zapewnienie wytrzymałości natarcie między kamieniem młyńskim a drewnianym łożyskiem jest diabelnie trudne. Dobra, co mam zrobić? Musiałbyś zdobyć dla nas trochę odpowiedniego drewna. A gdzie mogę je znaleźć? Myślę, że powinien zapytać Drwali. Rozmawiałem z Ligno jakiś czas temu, nie miał odpowiedniego drewna. Okej, to już wiem, dlaczego ty nie chciałeś iść spać, gamoniu jeden. Kurna, no nie pójdzie spać na razie. Dobra, położył się, aż wam gęś wlazła do domu. Ale fajnie rusza ogonkiem. Dobra, mamy dwa kufry. Podejrzewam, że ten bliżej niego to będzie kwestia tego przepisu, więc błagam, pani Gąsko, nie wydaj mnie. Lewo. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Kurwa mać. Lewo, prawo, prawo. Lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo. Mamy przepis na zbożówkę. Dobra, wstawać, bo potrzebuję łóżka. Dziękuję bardzo. Pewnie Gąska się wyteleportuje zaraz stąd. Jednak nie, jo, jesteś tutaj dalej. Ale jesteś urocza. Super. Dobra. Widzę, że ona się tutaj zacięła ogólnie rzecz biorąc, ale żaden problem. One są super, Boże! One są zrobione chyba na modelu ze ścierwojada, mi się wydaje, bo ścierwojady też tak ruszają tymi ogonkami swoimi. Dobra, skręty z ziela, pasjonat alkoholi. Musimy jeszcze tylko zająć się odpowiednimi warunkami. Tak, bo wtedy dostaniemy przepis na Młodlow. Także lecimy na bagno. Odebrać sobie te rośliny, które tam nam powinny już dawno temu wyrosnąć. Mam przynajmniej taką nadzieję, że wyrosły. I też chciałabym dzisiaj pochodzić po tych terenach, gdzie mieliśmy te wargi, szkielety i tak dalej, bo mamy przecież lepszy łuk, którego w ogóle ja nie mam założonego, bo przecież gra mnie rozebrała po tych różnych akcjach i ja nawet broń nie mam porządnej założonej na siebie. Także już to naprawiamy dzięki Bogu i możemy już normalnie funkcjonować. Okej, siup, i lecimy dalej.
Jestem ciekawa, czy Castor coś powie, jak mu damy te fioletowe kryształy. Proszę bardzo, mamy magiczne, bagienne ziele. Cudownie. Mamy zebrane, zróbmy zapis. Czyli tak, lecimy do obozu bandytów po przepis i zaraz sobie zakończymy te pozostałe questy związane z tymi alkoholami. I tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że fajnie to wyjdzie. Myślę, że nawet super. Jeszcze tutaj na górę by nam się przydało zajrzeć, bo tutaj możemy widzieć różne rośliny, też tam są na górze, jak widać. Ale czym się chce dzisiaj wchodzić tam, to nie wiem. Mam twoje bagienne ziele. Zgodnie z instrukcją zabrałem nasiona na bagno i czekałem 3 dni. Niezbyt znam się na zielu, ale rośliny wyglądają dobrze. To mi niczego nie powie, tylko dokładne badania dadzą mi pewność. Chociaż nagradzanie przybyszy jest niezbyt powszechne, kilka skrętów nie zaszkodzi. Trzymaj. Okej, a przepis na modlow to mi już chyba dałeś kiedyś, nie? Chyba tak, ale w sumie i tak chcieliśmy tego questa oddać. W ogóle musicie mi dać znać, moi drodzy, ponieważ jest możliwość wybicia obozu bandytów. I jestem ciekawa, czy chcielibyście, żebyśmy to zrobili, bo to jest powiązane z tym zadaniem. To tylko negocjacje z tą babeczką, konkretniej, z tą laseczką. Możemy powiedzieć Argosowi w mieście, że ona no, wymaga uratowania, że tak powiem. No i wtedy, jak to powiemy, to jest tak jakby ten quest się rozwija w ten sposób, że pojawia nam się drugi quest, który polega właśnie na wybiciu bandytów. Jak my zrobimy dla nich zadania, to tak naprawdę można by się było tego przecież podjąć. Okej. Co do instrukcji. Tak? Udało mi się do niej dokopać. To nie może być prawda. Powiedz mi, czy śnię. Nie? Trzymaj. To jest to. Ta receptura jest warta bez cen. Cóż, w takiej razie oczekuję za nią sowitej zapłaty. Ileś za nią zapłacił? Osoba, której ją mam, była na tyle wdzięczna, że dała mi ją za darmo. Ale nie wpadłem przez ciebie w kłopoty, prawda? Oczywiście, że nie. Okej, co mówisz na 200? Dobra, masz 200, zgadzam się. Miło mi to słyszeć. Dobra zapłata za dobrą pracę, to takie moje motto. Co do alkoholu, tutaj akurat nie, ale... Mam kolejny przepis. Bardzo dziękuję, dawaj. Mam kolejny przepis. I mam ostatni przepis. Pięknie, kolejne zadanie. Kolejne zadanie z głowy. Bardzo ładnie. Przejrzyjmy dziennik. Przekup swą morderstwo Morsa olewamy kompletnie. Smocze łuski. Jesteśmy w stanie to zadanie zrobić, ale podobno fabuła w 5 rozdziale nas ładnie poprowadzi do tego zadania, więc nie będę wychodzić przed szereg. Zostawimy je na 5 rozdział. Opuszczona wioska górnicza. Chciałabym zobaczyć, co się właśnie w tej opuszczonej wiosce górniczej dzieje, tam gdzie byliśmy. Najszybciej będzie właśnie przenieść się w sumie też na bagno za moment i właśnie stamtąd wyruszyć. To jest to miejsce, gdzie byliśmy z Cortezem. Ja od strony bagna może nie będę tam lazła na tą część pustkowia, tak jakby. Mówimy o tym terenie na północ, prawda? Ale myślę, że przejdziemy sobie tędy. Że chciałabym zobaczyć, co się tutaj tak naprawdę kryje. Są wargi i tak dalej, ale mamy całkiem już dobre umiejętności, jeżeli chodzi o łuk. Że myślę, że wargi to nie będzie jakiś duży problem. Jest ich tutaj co prawda trochę, ale no, my już sobie radzimy całkiem nieźle. Widzicie, że warg jest na 2 hity. Co prawda gryzą, ale to, że gryzą, to tam mało istotna sprawa. Najważniejsze jest to, że jesteśmy w stanie tutaj się poruszać w miarę normalnie. Są też jaszczurki, szkielety, gobliny. Część z tych przeciwników na pewno będzie problematyczna, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie coś tutaj jednak zdziałać. I myślę, że warto chociaż spróbować się tutaj właśnie poprzechadzać. Widzicie, jaszczurka schodzi na hita na przykład. Tak naprawdę my też bardzo dużo tego terenu zwiedziliśmy z samym w sobie Cortezem, prawda? Więc myślę, że możemy tutaj poeksperymentować. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo.
prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Wytrychy, sporo pieniędzy, aż mi strzała utknęła w ręce. Okej, no ale myślę, że możemy poeksplorować. Poszukać więcej notatek, właśnie książek. O proszę, mamy też kostkę teleportacyjną do tego miejsca. To też w sumie jakiś plus tego wszystkiego. Tak, no tutaj była ta kuźnia. Tutaj będzie ewidentnie jakiś szkielet w środku. Nie powiem, stuprocentowo bezpiecznie to tutaj nie jest, ale jesteśmy w stanie sobie już tutaj dobrze radzić nawet. Co my tu mamy? Węgiel, czarną perłę. Moglibyśmy ją tutaj znaleźć, gdybyśmy potrzebowali. Ja już ją znalazłam wcześniej, więc nie był to jakiś duży problem. Podejrzewam, że takie zadania jak na przykład tą wioskę górniczą mogłabym zostawić. Tu jest jakaś stara notatka. Od razu ją przeczytajmy w takim razie. A więc bogowie opuścili nasz świat. Nigdy w to nie uwierzę. Nasi przodkowie przewracają się w grobach na samą myśl o tym. Wiara zawsze łączyła nas w silną wspólnotę, więc mam nadzieję, że jej brak nie rozbije naszych więzów. Ojciec Ra Sirius. Okej. No jestem ciekawa, czy uda nam się tego questa jakoś skończyć, czy nie. Czy jakoś to będzie ewolucjonować tutaj. Kurde, no mogę tu wejść, czy tak nie za bardzo? Też mamy fajnie, bo mamy tutaj te pomniejsze szkielety. Jakby to były te duże, to byłby większy problem. Okej, trafimy go. Może być problem, bo się zacięliśmy oboje. Ale jest okej. Też wiecie, pomniejszy szkielet to nie jest jakiś tam wielki wysiłek. Zardzewiały mieczyk. Tam też był jakby chyba cmentarz właśnie, no nie? Bo tam mieliśmy szkielety gobliny wcześniej. Ale na razie skupmy się może na tym miejscu faktycznie. Tutaj nie ma jakiegoś przejścia. A no jest, możemy sobie otworzyć. Są szkielety gobliny, więc możemy się na spokojnie ich pozbyć przez kratkę. Bo widzę, że one tam dostają minimalnego pierdzielca na mój widok. Ale fajnie, fajnie, podoba mi się. Zwiedzanie mamy niezłe. Wiecie, z takim dużym szkieletem jest większy problem. Więc lepiej go akurat na dystans trzymać, od razu załatwić. Pomniejsze to akurat jest właśnie pomniejszy problem. Dobra, nic tutaj nie ma za bardzo. Okej, ten szkielet się rozsypał ponownie na moich oczach i delikatnie się przestraszyłam. Dobra, tam sobie biegają te gobliny dalej. O, musimy otworzyć kratę. Okej, jest pełzacz. Kolejna czarna perła. Złoże żelaza mamy. Jakiś pełzacz się na mnie triggeruje chyba zza ściany. Albo jest niewidzialny pełzacz? What the fuck, ja się pytam.
coś dziwnego dzieje w tej kopalni. Pytanie, jak tam się dostać? Gdzieś powinien być pewnie jakiś przełącznik, chyba że przełącznik jest na przykład gdzieś na zewnątrz. Bo tak też może być. Dobre pytanie. Ogólnie to warto się będzie tutaj przespacerować po tym terenie. Tutaj są na przykład dwie jaszczurki, to nie będzie kłopot. Dobra, i tam już mamy to zejście na bagno. Także w sumie ten teren nie jest jakiś duży po tej stronie. No to pytanie, jak tam przejść na drugą stronę tej kraty? Musi być jakieś przejście inne, jakiś przełącznik dodatkowy. Bo to jest niemożliwe, żeby... No właśnie, nie było. Dobra, otworzyliśmy. Także lecimy to sprawdzić. Dobra. Esencja roperii obsydian. Sporo złóż. Ten pełzacz się striggerował już dawno na mnie. Dobra, kolejne pełzacze. Niestety wojowniki. Dobra, co ciekawe, to nie jest koniec tego miejsca, no nie? Ale myślę, że dobrze, że tutaj przyszliśmy. To nie jest trudny teren do zwiedzania. Okej, mamy tutaj pokrzepiający gulasz, amulet siły. Niestety, ale dużo nic więcej o tej wiosce górniczej się nie dowiedzieliśmy w sumie. A no to całe miejsce żeśmy już sprawdzili. Pytanie, czy ja mam jakieś inne notatki? Mam starą książkę na przykład. Zbyt długo i zachłannie kopaliśmy w głębinach, odrzucając wszystkie ostrzeżenia niczym przesądy. Teraz na naszą wioskę spadła klątwa księcia Tristrama, przynosząc śmierć mieszkańcom naszej niegdyś spokojnej wioski. Błędem było wyrzeczenie się naszych dawnych bogów. Jako naczelny odkrywca jestem zobowiązany do zatrzymania prac w kopalni i doprowadzenia sytuacji do porządku. Okej, tutaj mamy o laboratorium. W naszej wiosce panuje zaraza, a ci głupcy wciąż wierzą w jakąś klątwę. Są tak zapatrzeni w swoje przekonania, że zaczęli składać ofiary do Innosa, licząc, że w czymś to pomoże. Wioska jest stracona, nie pozostaje nam nic innego jak ucieczka. Osiedlimy się gdzieś indziej i zaczniemy od nowa, jeśli zaraza nas prędzej nie dobije. Doszedłem do wniosku, że nie czuję do nich nic poza pogardą. Wiedziałem, że tak to się skończy. Bluźnierstwa i herezja sprowadziły na nas śmierć i nieszczęście. Gdy tylko zrzekli się bogów, moje zdanie przestało cokolwiek znaczyć. Bogowie karzą nas za świętokradztwo i wysyłają zmartwychwstałego księcia Tristrama na nasze potępienie. Przewidziałem wszystko poza jednym. To nie my trafimy do piekła, tylko piekło przyjdzie po nas. Nawróćcie się, kto może. Okej, czy to są wszystkie notatki? Chyba wszystkie. To jest przepis na piwo akurat. Okej, no wydaje mi się, że wszystko. Okej, w zamkniętej kopalni natknąłem się na książkę spisaną przez jej naczelnego odkrywcę. Zapewne to on sprawował nad nią pieczę. W starej kaplicy znalazłem pamiętnik starszego wioski. W sumie to jeszcze nie jest wszystko, prawda? Bo może na ten cmentarz trzeba by było iść, żeby się dowiedzieć więcej.
Na górę jeszcze można wejść. To może zaczniemy od tego, żeby iść na górę, co? W sumie tej ścieżki to ja nawet wcześniej nie zauważyłam, a tutaj jest takowa ścieżka na górę. Okej, okay, tutaj akurat tylko rdeścik. O kurde, dobra. Zaraz tam wejdziemy. Tak jak myślałam, szkielety. I to niestety te zwykłe. O cholera jasna. Szkieleta maga to trzeba. No gin już. Dobra. Szkielet matki niestety mi się zbagował w ścianie. Mam nadzieję, że to nie będzie żaden kłopot, bo jakby był, to byśmy mieli przypiks. No tak czułam, że trzeba będzie wejść na górę, bo tutaj właśnie widać było, że jest więcej przeciwników. No i właśnie ta wioska górnicza to jest ewidentnie. O cholera jasna. Niedobrze wam powiem. Tu by się przydało jakieś zaklęcie takie bardziej obszarowe. Tak szczerze mówiąc. Bo mogę mieć problem. W sumie mamy lodową falę. Jakbyśmy tak z nią zadziałali, to byśmy może mieli jakieś większe szanse, co? A ile wymaga lodowa fala w ogóle tego, many? Sprawdźmy to, żeby nie było przypiksu. Wymagana mana 5, dobra. Okej. Dawaj, dawaj, dawaj. O nie, no ach. Kurde, nie mogę się ruszyć. Dobra. Ale to nie było wcale takie głupie, żeby tak zrobić. Chociaż z drugiej strony. Nie no, to nie było głupie wcale. Fala lodu. Chociaż. To już lepiej tak chyba będzie zrobić. Dobra. No i super. I maga sobie za chwilę wyklepę już. Chciałam powiedzieć normalnie, ale oczywiście chłop musiał też tu wejść na górę. Dawaj, 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 dawaj. Okej, pięknie. No i znowu ze szkieleta maga nic kompletnie. Kompletnie nie ma. No dobrze. Trochę się martwię, gdzie ja w ogóle idę. Ale w sumie jest to na pewno wątek ciekawy. Zobaczmy na mapie, gdzie my jesteśmy. No to fajnie. To jest dalsza część tej wioski.
Możemy wejść na górę. Pytanie, czy jest sens. Jest kufer. Lewo, 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 lewo. Raz, dwa, trzy w lewo, prawo, prawo, prawo. Bełty i kołczan. Kurdele. Widać, już było jakąś notatkę też po drugiej stronie. Zrobimy zapisik i lecimy dalej. Fajnie by było zakończyć ten wątek dzisiaj. Chociaż w sumie nawet jak go nie zakończę, to i tak pewnie nazwę tak odcinek, no bo jednak robimy tutaj dosyć dużo związanego z tym rzeczy. Okej, mazurkę chcę. Dobra, jedną sobie odpuścić mogę. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. W większości tych kufrów nie ma nic ciekawego, ale w części coś na pewno jest. Zobaczmy na szybko, czy nie znalazłam jakiejś nowej notatki. Okej, na razie nie. To jest w sumie jakaś tawerna, w której kompletnie nic się nie dzieje. Ale muzyka jest naprawdę creepy. Stara notatka. Mam jednak dwie. Strażnica w górnej części wsi wymaga pilnej renowacji. Górna część już się zawaliła i stwarza zagrożenie. Poprosiłem już o dostawę kamienia, a jak tylko przyjadą, od razu biorę się do roboty. Rzemieślnik Martens. Pompa odwadniająca przestała działać. Najwyraźniej koło zębate jest uszkodzone, więc jutro zamówię takie u miejskiego kowala. Ostatnim razem, gdy pompa zawiodła, woda prawie wlała się do wioski. Na szczęście mam jeszcze zapasowy sprzęt w magazynie. Studnia. Dobra, stara książka. Zobaczmy. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Raz, dwa w prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. Stara notatka kolejna. Byliśmy w stanie ponownie zwiększyć naszą produkcję. Od wczoraj wydobyliśmy już 547 bryłek rudy. Książę i korona będą zadowoleni z naszego dorobku. Kolejny konwój powinno dotrzeć do portu już jutro. Naczelnik Tanduril. I tutaj mieliśmy książkę. Zawsze trudno mi było przyznać się do porażki, ale jest ona teraz oczywista i niezaprzeczalna. Kopaliśmy dalej mimo wszystkich zwiastunów, mimo że wielka klęska, która na nas przyszła, pochłonęła już pierwsze ofiary. Byliśmy zbyt głupi i zbyt ślepi, by zdać sobie sprawę, że nie mamy nic, co mogłoby się temu przeciwstawić. Zemsta Innosa przyszła na nas w postaci Tristrama Wiecznego. Ilu niewinnych torturowaliśmy, okaleczaliśmy i zabijaliśmy w naiwnej nadziei na spacyfikowanie ich gniewu. Przyniosłem wstyd mojej rodzinie i doprowadziłem wioskę do ruiny. Teraz w tym mieście króluje śmierć. Już jutro mnie tu nie będzie. Książka została najwyraźniej napisana przez kogoś wysoko postawionego. No przez pewnie tego, no starszego wioski, nie? No dobra. Mogę wejść tam na górę? Czy tak słabo? Oh my gosh, dobra. Eliksir życia tu był. Oraz wybuchowe strzały. Bardzo ładnie. Kurde, tu się jakaś świątynia Beliara zrobiła. Tam, żeby wejść, to naprawdę będzie chyba problem.
Kurde, ale tam jest szkieletów w środku. Problem jest taki, że nie mam pomysłu nawet, jak to otworzyć. Tutaj jeszcze pominam jakąś miksturę. I rdest polny. Chryste, panie. No nie wiem, będziemy mieli problem chyba z otworzeniem. Jestem ciekawa, bo może to jest jakiś wątek fabularny. Cholera wie. Na razie powiem wam tak, zostawimy to. Użyjemy sobie kostki, żeby się dostać do opuszczonej wioski tam na dole. I pójdziemy się przejść tutaj na ten cmentarz na dole jeszcze. Bo w sumie jestem ciekawa, co tutaj możemy znaleźć jeszcze po tej stronie. Okej. Dobranoc. Szkieletongi. W porządku. Dobranoc i kolejne poziomy. A raczej poziom kolejny. Lucy God zagląda nawet pod najmniejsze kamienie. I kolejny szkielet. Tam wilki też po drugiej stronie. Myślałam, że tutaj coś na tym cmentarzu znajdziemy. Był szczaw królewski, także. I tak uważam, że fajnie. Kolejne jakieś ksywki, standardy na tego typu cmentarzach. Mamy dzika, wilka. No taki na ogół, no to w miarę przyjemny lasek, no nie? No i tutaj mieliśmy ten oddział tej ekspedycji, prawda? Znaleziony przez nas. A tutaj też ta ścieżka, którą już znamy. No ciekawi mnie, co z tą wioską górniczą trzeba zrobić. Bo w sumie obadaliśmy już jej bardzo dużo. No kurde, bym się tam na górę wróciła, ale w sumie po co? To nie ma kompletnie żadnego sensu się tam wracać. Dobre, kurde pytanie. Wiecie co, myślę, że najszybko możemy zajrzeć do Solucji i zobaczyć, czy jestem w stanie w ogóle tam coś zrobić, czy lepiej sobie dać spokój, bo to nie będzie problem tego akurat sprawdzić. Także spróbujmy. Tylko potrzebujemy rozdziału pierwszego. Także zaraz to ogarnę. I zobaczymy, bo to pewnie będzie zadanie jakieś tam w świecie zewnętrznym. Jak najbardziej. Okej, czyli ogólnie powinniśmy z tymi notatkami się udać do skryby w mieście. Tylko pytanie, czy my mamy wszystkie notatki? Natknąłem się na książkę. W teorii powinniśmy mieć cztery książki, no i chyba mamy cztery książki, prawda? Pięć książek nawet.
Okej, okay, tylko że ja wszystkie wydaje mi się, że wzięłam książki, a tutaj chyba gra mi sugeruje, że nie. O, jeszcze jedną mamy. Nie wierzyli mi, gdy przestrzegałem ich przed zbezczeszczeniem świątyni Innosa. Mówiłem im, że błędem było wyrzeczenie się wiary naszych przodków. Książę Tristram, którego pobożność była powszechnie znana, powinien nas ukarać, niemniej jednak nigdy nie sądziłem, że do tego dojdzie. Nic już mnie tutaj nie zaskoczy, wszędzie tylko śmierć i zgnilizna. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to zapieczętować świątynię. Zbiorę kilku najodważniejszych ludzi i się tym zajmiemy. Resztę tchórzy i tak już z nami nie ma. I teraz chyba możemy coś z tym zrobić. Dostęp do górnej dzielnicy. No żaden problem. My już możemy do górnej dzielnicy miasta wejść. Tylko jeszcze się upewnię, czy możemy na pewno, ale wydaje mi się, że na 900% możemy. Nie wiem tylko, czy ja już Argosa o to pytałam, czy jeszcze nie. Tam jest do księcia wejście, to tam nie chcemy iść. Tak, mamy już tutaj wejście na górną dzielnicę. To super. O, widzę, że Harold też tutaj w górnej ogólnie operuje. Potrzebujemy znaleźć dwie osoby, moi drodzy. Potrzebujemy znaleźć skrybę. Chociaż nie, historyk. Czyli obie rzeczy u historyka robimy. Dobra. To w porządku. Tutaj też widzę, jest jakiś ogródek. Czy coś w tym stylu. Kostka teleportacyjna. Cudownie. Nie wiem tylko, jak się ten historyk nazywał. Może Gregorius? Witaj, kim jesteś? Myślę, że cię to nie obchodzi. Idź, zajmij się czymś sensownym. Okej, ale pozwól, że jakby sobie wezmę pieniądze. Dość prosta kradzież. Cześć, Syra. Tutaj mamy Boltana. Zobaczmy. Chyba to jest skryba, co? I historyk. Tak jest, pięknie. No to ogarniamy rzeczy. Witaj, kim jesteś? Jestem Dandarius, nader stary mąż i jedyny handlarz biżuterią na tej wyspie. Czy to oznacza, że sprzedajesz amulety i pierścienie? Widzę, że masz bystre oko, jednak oferuję również wiele innych skarbów, które prawdopodobnie są dla ciebie mniej istotne. Co masz? Szkatułki na biżuterię, srebrne i złote puchary. Masz dla mnie coś do zrobienia? Pewnie jeden z moich klientów niedawno poprosił o dwa worki pcheł i skórę wyjątkowego trolla. Wyraźnie zaznaczył, że nie chce takiej pospolitego osobnika. Myślę, że chce zrobić z niej wyjątkowo wytrzymałą zbroję. Czy na Asun są jakieś trolle? O ile mi wiadomo, to prawie wyginęły w Lelwanii. Tak, ale przecież muszą gdzieś być. Łowca Pato powiedział kiedyś, że jest ich nawet cała horda. W niektóre ciche noce można nawet usłyszeć ryk szczególnie dużego trolla. Czyli w górnej dzielnicy też będą dla nas questy. No tak. Jesteś może zainteresowany tym lusterkiem? Doskonale wykonane, już się domyślam przez kogo. Cóż, oszczędzę sobie roboty. Cóż, mistrz Donatello zna się na swoim fachu. Dam ci za to 500 roperi. Za to arcydzieło? Powinieneś być kupcem, chłopcze, a nie rzemieślnikiem. Dobra, powiedzmy 600, moja ostatnia oferta. Oboje wiemy, że jest warte co najmniej 1000. Wartość jest wyłącznie kwestią definicji. Jeśli powiem żonie księcia, że lustro jest warte 1000, prawdopodobnie mi uwierzy i zapłaci cenę z tego prostego powodu, że jest jedną z moich stałych klientek od lat. Z jakiego powodu miałaby ci wierzyć? Pewnie nie zostałbyś nawet wpuszczony. Pozostaniemy więc przy 600 i świadomości, że świat jest niesprawiedliwy. Okej, zawsze przyjemność. Czy oferujesz jeszcze jakąś biżuterię? Od niedawna mam coś zupełnie nowego. Najlepiej, jeśli samemu spojrzysz na moje wysadzone klejnotami bransolety. Nie ma nikogo, kto wykonałby tak kosztową robotę. Czyli je sprowadziłeś? Skemary jest pewien wyrafinowany złotnik, który osadza klejnoty w zwykłych bransoletach, a potem pozwala zakląć je zaklęciem przez miejscowych magów. Ciekawe. Pokaż mi swoją biżuterię. Masz padę. Amulety różne, fajne całkiem.
Bransoleta przebiegłości z bransoletem energii życiowej. Fajne rzeczy całkiem. Szukam oka Dragira. Ty przypadkiem nic o nim nie wiesz? Jakiego oka szukasz? Oka Dragira. Nie przedrzeźniaj mnie, to złośliwe. Jest to amulet, o którym legenda mówi, że należał do wojownika Dragira. Rozumiem, nigdy o nim nie słyszałem, ale już od jakiegoś czasu pragnę w tym pracuję w tym biznesie. Jeśli ktoś coś by o nim wiedział, to byłbym to ja. Niestety nigdy o nim nie słyszałem. Nieprawda. My potrzebujemy historyka, tylko ja nie wiem, gdzie jest historyk. Gdzieś pewnie jest. Może nie tutaj, bo to jest czyjś dom. Ja tędy weszłam, nie? Tak. Kurde, bo tu jeszcze można iść na dół. Cześć, Edward. Co masz do zaoferowania? Pokaż towary. Sztuka Uuu. 7,5 kafla, pogięło cię? Jajo polnej bestii. A przepraszam, ty się nie boisz, że ci się to wykluje? O, tu jest jakiś gościu. Też prosta kradzież. Hej chłopcze, poczekaj chwilę. Co się dzieje? Wyglądasz na osobę, która może rozwiązać mój problem. O co chodzi? Ja i moi towarzysze z Gildii Kupców jesteśmy oszukiwani. Potrzebujemy kogoś, kto dostarczy naszą wiadomość w razie potrzeby z naciskiem. Okej, co mam zrobić? Jaromir, nasz pomocnik ekonomiczny, jak sam siebie nazywa, żąda od nas pieniędzy, żeby mógł sobie spokojnie siedzieć w porcie. Odkąd teraz się bawi, operacje zostały całkowicie wstrzymane. Nie dość, że żąda za to pieniędzy, to jeszcze Jaromir ma czelność przyganiać pieniądze z naszych transakcji na własną kieszeń. A teraz proszę o wyjaśnienie mu, że już mu nie płacimy i że powinien się stamtąd wynosić. Poza tym nie nam przekazać to, z czego nas oszukiwał, w razie potrzeby z naciskiem. Okej. Masz coś dla mnie do zrobienia? Tak, jest coś, ale nie wiem, czy jesteś wystarczająco silny. Dlaczego? Się nie przekonamy. Okej, już wiem, jak możemy to sprawdzić. W przeszłości ludzie często udawali się na spacery na południe wyspy. Niestety dzisiaj w tym rejonie zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Stojąc przed przystanią, idzie się w górę rzeki. Po chwili natknięty na obóz myśliwych. W tej okolicy zaginął miecz, ale do tej pory powinien być, pozostać wyżarty przez rdze. Chcesz to brać z powrotem? Nie dam rady nic z tym zrobić. Jednak na głowicy wygrawerowany jest wielocyfrowy numer. Jeśli możesz mi powiedzieć, jaki to numer, przejdźmy do twojego właściwego zadania. Ale bądź ostrożny, trolle osiedliły się w miejscu, gdzie zaginęła broń. Nie umieraj, zanim mi pomożesz. Okej, czyli miejsce, gdzie są trolle znowu. Jakaś laseczka kolejna. Witaj, kim jesteś? Jestem Gizela, żona Foriona. Tak naprawdę jestem też kimś więcej, jestem też córką byłego kapitana portu Wasun. On z kolei był znajomym przyrodniego brata czwartego kuzyna króla Lelwani. Kiedyś miałam psa, nazywał się Grizu, miał tę samą matkę co jeden z psów samego księcia, super. Widzisz, że jestem na wstroś szlachetna, tak właściwie to jestem też zadeklarowaną wegetarianką. Super, nieprawdaż? Czemu wegetarianie muszą wszystkim mówić, że są wegetarianami? Nie mów, że też jesteś jednym z tych mięsoszerców. Sądzę, że każdy powinien mieć to, na co ma ochotę. Nie ma w tym dobra ani zła. No, sądzę, albo kochasz zwierzęta, albo jesteś upośledzonym ignorantem. Myślę, że ludzie nie wywalczyli sobie drogi na szczyt łańcucha pokarmowego, aby potem mieć rośliny. Ciekawy punkt widzenia. Niestety wcześniej tak to, na to nie patrzyłam. W sumie to masz rację. Niech to szlak. O matko, co ja zrobiłam? Laska nagle przestała być wegetarianką jednak. Ktoś się czepia, że tu łażę? Z jakiś sklep? Kurde, nie wiem, w teorii powinien się czepiać. A w praktyce nic się nie wydarzyło. Kurde, ja nie wiem, o co chodzi. W jednym miejscu się drom na mnie. A w drugim w ogóle wyrąbane kompletnie.
Okej, no. Trzeba będzie znaleźć tego gościa, który nam może co nieco powiedzieć. Tutaj w sumie coś jest ciekawego chyba. Jest skryba. Okej, błysk klejnotów, jakieś nowe ciekawe te pulpity, jest jeden. Mikstury powodujące stałe zmiany. Jeszcze tego nie wiedziałam. Mogę podskoczyć? Co to jest? Nie pokazuje mi. Zbiór legend. Przewodnik po alkoholach. Tycjan. Okej, moi drodzy. To opowiem wam tak. W kolejnym odcinku wejdziemy sobie ewidentnie tutaj właśnie do środka i spróbujemy się dowiedzieć to i owo. Myślę, że się uda. Pogadamy sobie ze skrybą. Na dzisiaj już Wam dziękuję, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Fajnie, bo zwiedziliśmy dodatkowe miejsce. Myślę, że bez problemu mogę nazwać odcinek Opuszczona Wioska Górnicza. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Jeżeli chcecie, zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie pod filmem. Ja lecę montować dla Was ten materiał i do kolejnych. Trzymajcie się i cześć!